Cześć, jestem Klawia Takanona no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Dziedziną równania jest zbiór R. Wyznacz zbiór rozwiązań tego równania. Wszystko ma być równe 0, nie mamy znaków mniejszości lub równości, mniejszości równości, tak? Dlatego wszystko tutaj będą to zbiory elementów. I zaczynamy od pierwszego. Takie rzeczy robimy dwojako, że wyliczamy tego x i tego x. -a. Jeżeli... Ten x będzie się równać 0, to całe nam się to wyzeruje i o to chodzi. To jest nasz pierwszy x. A drugi x możemy normalnie wyliczać równanie, ale komu by się chciało, bo jeżeli 4 będziemy tutaj mieć, to 4 minus 4 równa się 0. Więc ten x jest równe 4. I zapisujemy rozwiązanie, że x należy i mamy dwa elementy, 0 i 4. Podpunkt b. Ten x musi równać się minus 11, aby to się całe równało 0, bo 0 razy drugi nawias to 0. A tu natomiast będziemy mieć x, który się ma równać 9. Zapisujemy. x należy i najpierw mniejsza, potem większa liczba. Teraz tutaj z tego x minus 5. Tego 3. I wtedy x należy do elementy minus 5 i 3. Teraz tutaj, jeżeli ten x, pomimo tego, że jest wzięty do kwadratu i będzie zerem, to to też całe będzie zerem. A tu już uwaga, bo mamy do potęgi drugiej. Jak mamy do potęgi drugiej? I przeniesiemy to na drugą stronę, to znaczy, że nasz x jest dodatni. Widzicie to, mam nadzieję. Ale jak jest do potęgi drugiej, to my mamy zawsze dwa rozwiązania, ponieważ jak weźmiemy x, będzie on 8. 8 do potęgi drugiej, minus 64 to jest 0, ale jak my tam podstawimy również minus ósemkę, to minus 8 do potęgi drugiej to 64, bo przez potęgę ten nasz minus się usuwa. I wtedy to też będzie 0, więc tu mamy 3 rozwiązania. Tutaj z każdego będą po dwa rozwiązania. Chociaż nie. Już Wam spieszę z wytłumaczeniem. Z tego, tu jest trudno, bo jest minus 7, tak? Więc tu trzeba pamiętać, że jak weźmiemy według tego wzoru, to otrzymamy A. Więc jak my weźmiemy pierwiastek z 7 do potęgi drugiej, to nam to da 7. 7 minus 7 to 0. I tutaj pamiętajcie, że taki zapis pierwiastka drugiego stopnia jest poprawny minusowy. Nie możemy mieć tutaj, w środku. I jak weźmiemy minus pierwiastek z 7 do potęgi drugiej, to też otrzymamy 7. 7 minus 7 to 0, spoko. A tutaj jeżeli weźmiemy liczbę dodatnią czy ujemną do potęgi drugiej, zawsze nam to da liczbę dodatnią. Więc z tego nawiasu nigdy nam nie wyjdzie liczba mniejsza. Tak? Od zera lub równa 0. Widzicie to, tak? Zawsze to będzie więcej. Więc tu mamy tylko dwa rozwiązania. Hops. Dobra, potem mnie troszeczkę martwi żebyście na pewno to zrozumieli. Bo jak weźmiemy sobie to na drugą stronę, to będziemy mieć minus 81, tak? I żadna liczba, którą my weźmiemy do potęgi drugiej, nie da nam liczby ujemnej. Dlatego jest to równanie sprzeczne i nie ma rozwiązań. Dlatego z tego nawiasu nie mamy rozwiązań. To teraz tutaj to x musi być równe minus 1 to x musi być równe 2, a tu takie ukryte x musi być równe 0. Więc tu mamy x należy do minus 1, 0 oraz 2. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.